Witamy Was w prawdziwie zimowym, górskim odcinku Literackich Przysmaków. A górskim odcinku dlatego, że będzie dziś mowa o książce pana Aleksandra Lwowa. Aleksander Lwow, bardzo znany polski alpinista i himalaista, będzie gościem naszej biblioteki już niedługo, bo 20 stycznia. Także zapraszamy Was serdecznie na to spotkanie. I my w związku z tym spotkaniem z panem Aleksandrem Lwowem i jego książką chcemy dziś Wam zaproponować w naszych literackich przysmakach książkę Zwyciężyć znaczy przeżyć 20 lat później. Dlaczego 20 lat później? Otóż Aleksander Lwow napisał po raz pierwszy tą książkę 20 lat temu i pisał ją nie dla swoich kolegów wspinaczy, nie o kolegach, ale dla miłośników gór. Pisał o życiu w górach, o tym, jak zdobywa się różnego rodzaju szczyty i tak dalej. Natomiast w tej książce 20 lat później Aleksander Lwow skupił się na ludziach, którzy górom poświęcili całe życie. Niejednokrotnie to życie w górach zostawiając. Skłoniło pana Aleksandra do pisania tej książki po latach sympatia, jaką uzyskał od czytelników. Otrzymał on mnóstwo listów, podziękowań ludzi, którzy tą książkę przeczytali, co dzięki czemu postanowił napisać ją po raz kolejny, ale tak jak wspomniałam, wspominając w niej ludzi gór, czyli ludzi, którzy całe życie wspinali się i góry kochali ponad wszystko. My chcemy Wam zaproponować dziś w związku z tym zaprosić Was na tle tychże gór do naszego schroniska na pyszną szarlotkę. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał, czy nie zna jeszcze książki pana Aleksandra Lwowa, oczywiście zapraszamy do naszej biblioteki, w naszym księgozbiorze można tę książkę znaleźć. No a my, zimno na dworze jest, mróz mocno trzyma, w związku z tym wspinamy się na naszą tutaj kościańską górkę i biegniemy przygotować prawdziwą szarlotkę. Zostańcie z nami. Do przygotowania naszej przepysznej szarlotki na ciepło będziemy potrzebowali następujących składników. 2 szklanki orzechów i 100 g stopionego masła. Te dwa składniki ze sobą połączymy i wyłożymy spód naszego ciasta. Do przygotowania masy jabłkowej potrzebujemy około kilograma jabłek, 1 galaretkę, odrobina cynamonu i cukier. I cukier będzie uzależniony od tego, czy jabłka są słodkie. Jeżeli są słodkie, to wtedy radzimy tego cukru dać mniej. I dorzucamy garść rodzynek bądź też innych bakali, które lubicie. My zabieramy się do pracy, zapraszamy Was na pyszną szarlotkę. Zmieszamy sobie składniki na nasz spód. A ja w tym czasie zacznę już trzeć nasze jabłka. Robimy to na kartce z dużymi oczkami. Łącząc składniki na masę, na dno naszego ciasta, zwróćcie uwagę, jeżeli będzie zbyt tłuste, to zawsze możecie dołożyć orzechów, czy nawet jakichś tam drobnych herbatników, żeby też nie było, po prostu nie uciekało to za bardzo tłuszcze. Składniki na masę przygotowane, wykładamy ją na blachę. My naszą masę na spód ciasta możemy na parę minut do lodówki, żeby stwardniała. Pan Aleksander Lwow to postać bardzo znana, nie tylko w kręgach miłośników gór. Ten alpinista i himalaista był wielokrotnie nagradzany. Warto też wspomnieć, że pan Aleksander Lwow uczestniczył w wielu ekspedycjach wysokogórskich, między innymi w wyprawach na Mount Everest, Broad Peak, Manaslu. I tak jak Basia wspomniałaś, został odznaczony dwukrotnie, uhonorowany złotymi medalami za wybitne osiągnięcia sportowe, za zimowy Everest i za wytyczenie nowej drogi na wschodniej ścianie Manaslu w 1984 roku. Jabłka mamy już przetarte, teraz wrzucimy je na patelnię. Będziemy je przesmażać tak długo, aż soki, które jabłka puściły, odparują. Nasze jabłka już są na patelni, teraz już je podsmażamy. To jabłek dorzucamy odrobinę cukru. Zawsze możecie spróbować, czy wystarczająco są słodkie, jeżeli nie, zawsze można tego cukru dodać.
Dokładamy cynamonu i nasze rodzynki. A z parę minut podsmażamy nasze jabłka. Jabłka mamy przesmażone, więc teraz po zdjęciu z ognia dodajemy troszkę galaretki, żeby się właśnie wszystko ładnie połączyło. Jabłka mamy już przesmażone na patelni, także wykładamy na nasz przygotowany wcześniej spód. Wyrównujemy powierzchnię. I w zasadzie nasza szarlotka jest już gotowa. Teraz mamy dwa wyjścia. Albo jemy ją na ciepło, z dodatkiem oczywiście bitej śmietany, albo wkładamy do lodówki, czekamy aż się schłodzi i jemy ją na zimno. Przypominamy, że inspiracją do dzisiejszego przepisu była książka i spotkanie z panem Aleksandrem Lwowem. Książka Zwyciężyć znaczy przeżyć 20 lat później. Na spotkanie z panem Aleksandrem Lwowem zapraszamy Was 20 stycznia do naszej biblioteki. Oczywiście tradycyjnie zapraszamy Was do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Oczywiście i do odwiedzin naszej biblioteki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Halo, nagrywam. Możemy jeszcze powiedzieć, że książka jest bogato ilustrowana. To ty będziesz dopowiadać. Ma dużo Dobrze? Zdjęć. Nie. Teraz będziemy się wspinać do... Zdobędziemy ten szczyt. Będziemy się wspinać na samą górę. I nie możemy się już doczekać tej szarlotki, którą będziemy mogły zjeść. I przygotowywać ją też dla Was poniekąd. Będziemy się wspinać ścieżką, bo jest prościej. Teraz z panem Aleksandrem Lwowem, tylko na naszą wspinaczkę nas stać. Tak, to jest nasz przewodnik. Z takim przewodnikiem. Chodź się z nami. Kto, trzymasz książkę? Ja mam co trzymać. To trzymaj. A co będziesz trzymać? Będę patrzeć na ciebie, jak trzymasz. W każdym schronisku górskim podaje się szarlotkę, ale jak wiadomo, nie w każdym jest ona tak samo dobra. Co prawda zmęczonemu turyście smakuje wszystko, ale jeżeli chcecie naprawdę zasmakować najlepszej szarlotki, polecamy Wam ten przepis. Jest prosty, nie wymaga pieczenia, a naprawdę na pewno zaspokoi Wasze kubki smakowe. Mało tego, możecie ją spożyć na ciepło, tak jak my to zrobimy, albo możecie zostawić do stygnięcia. Będzie równie pyszna. Czy przygotujcie po prostu sobie całą blaszkę i jedzcie. Pan Aleksander Lwow to postać bardzo znana nie tylko w kręgu miłośników gór, ponieważ jest to bardzo znany alpinista, himalaista i też wielokrotnie nagradzany. Tak. Pachnie obłędnie, zapowiada się kolejny hit. Jak sytuacja? Nie jest dobrze? Tak, chyba nie jest za bardzo. To jest chwila prawdy. Wiesz co, okej, jest dobra. Pamiętajcie, żeby się ciepło ubierać w zimie. Rękawice, czapki, podstawa.